Wszystkie zbrój. Armia zabrała je potem, jak jakiś dorzucić do ognia? Ale się porobiło, co? Cześć, Barney. Co cię tu sprowadza? Barney, jak żyjesz? Nieźle. SPC-y przestali zawracać nam dupę. Zastanawiam się nawet nad rozkręceniem biznesu. Wiem co nieco o projektowaniu broni. Może zacznę coś tworzyć. Brzmi nieźle. A co słychać u Sophie? A, tak. To niezłe wieści. Teraz jest tu szefową. Nie wątpię. Wszyscy zrozumieli, że potrzebny nam przywódca z prawdziwego zdarzenia. Moim zdaniem wszystko skończyło się tak, jak powinno. Pewnie się cieszy, tak jak reszta Old Villador. Szukam doktor Weroniki Ryan. Nie ty jeden, człowieku. Jak to? Pani doktor ma kłopoty. I to dość osobliwe kłopoty. Wiesz, w Old Villador zjawiła się grupa renegatów. Z początku szykowaliśmy się na kolejną walkę, ale nie zaatakowali bazaru. Po prostu jej szukali. Oczywiście nie powiedzieliśmy, gdzie jest. A gdzie jest Weronika? Mnie chyba powiesz, co? W kryjówce. Vincenzo z kilkoma ludźmi pilnują jej tam. Ale im mniej osób wie o tym miejscu, tym jest bezpieczniejsza. Co to za miejsce, Barney? Jeśli renegaci chcą dopaść Weronikę, to kilku ludzi nie wystarczy. Nie przepuścisz żadnej bitki, co? Ten budynek jest na północ od Quarry End. Courtesan Road. Ale nie wiesz tego ode mnie. A ty? Dlaczego jesteś tu, a nie z Vincencem i resztą? Chciałem im pomóc, ale Sophie mnie od tego odwiodła. Powiedziała, że męczyliby się z moim charakterem. Jakim charakterem, do chuja pana? Nie mam pojęcia. Dobra. Dzięki za informację. Pójdę im pomóc. A to o mnie mówią, że śpieszno mi do walki. No ale powodzenia, stary. Yeah.
będziesz karał. Rozumiesz? Ja cię zmuszę! To tylko kwestia czasu. Twardy jesteś, muszę to przyznać. Jesteś mój! Dzięki Bogu. Gdzie Weronika? Udało jej się uciec. Muszę ją znaleźć. Wiesz, gdzie teraz jest? Nie, ale możemy spróbować się z nią skontaktować. Weronika? Weronika? Jesteś bezpieczna? Weronika? Cholera. Coś tu nie gra. Tak, jestem bezpieczna, a ty? Teraz już tak. Jest tu ktoś, kto chce z tobą pomówić. Doktor Ryan? Jestem Aiden. Wiem, że ścigają cię renegaci. Szybko, Aiden. Kolejni renegaci mogą się tu zjawić. Juan Reiner mówił, że pracowałaś dla GRE. Potrzebny mi dostęp do bazy danych GRE w obserwatorium. Mam klucz GRE. Klucz dostępu GRE? Tak mi powiedziano. Myślisz, że... Spotkajmy się. Będę w małym budynku przy zaporze, niedaleko obserwatorium. Dobra, to ja... Halo? Ostrożnie, Aiden. To miejsce jest pełne chemikaliów. Będę uważał. Dzięki za ostrzeżenie, Vincenzo. To ja dziękuję. Dobrze, że się zjawiłeś. Bywaj, Aiden. Żegnaj. Aiden, pewnie jesteś już w drodze na spotkanie z Weroniką Ryan, ale już to rozkminiłem. Co rozkminiłeś? Matt przeładował transport. Musi mieć więcej pociągów. I działa gdzieś na terenie Old Villador. Masz paranoję, Juan. Wszędzie węszysz spiski. Wiem, że idziesz do Weroniki. Ale jeśli Matt znów będzie kombinował... Jeśli zaatakuje zaporę, William sprawi, że chemikalia z podziemi wypłyną na powierzchnię. Rozumiesz? Będzie po wszystkim i wszystkich. Zginiesz ty, ja, Weronika Ryan i twoja ukochana siostra. Rozumiesz to? Pomóż mi. Jeśli się zgodzę, to co mam zrobić? Nie mamy żadnych anten w Old Villador. Dlatego Matt zniknął nam z radarów. Na szczęście jedna znajduje się na kominie pod stacji elektrycznej. Dostrój jej częstotliwość, a znajdziemy miejsce, z którego przypuszczą atak. Resztę zostaw już mnie. Dobrze. Spróbuję. Aiden, to sprawa życia i śmierci. Nie zawiedź mnie.
to ty. Tak czułam, że prędzej czy później się spotkamy. Opatrzyłaś Barneya, prawda? Jak tylko zobaczył igłę, zaczął płakać jak dziecko. A renegaci? Dlaczego cię ścigają? Pewnie z tego samego powodu, co ty. Chcą dostępu do bazy danych GRE. Po co ci ta baza, Aiden? Dlaczego tyle ryzykujesz? Szukam mojej siostry. Twoja siostra była w GRE? Ona była ich więźniem. Nie widziałem jej od 15 lat. Więźniem? Znaczy obiektem badań? Nie wiem, co tam znajdę. Jest moją jedyną rodziną. Jedyną odpowiedzią na pytanie, co zrobił nam Waltz. Waltz? Trzymał nas tam. Lubił eksperymentować na dzieciach. Wiedziałaś o tym? Byłam pracownikiem średniego szczebla. Przykro mi. Chcesz wiedzieć coś jeszcze, czy możemy iść? Dlaczego mi pomagasz? Też chcesz coś znaleźć w tej bazie danych? Aiden, te skarbce kryją największe tajemnice mojej organizacji. Niemal zginęłam, bo byłam jej częścią. Muszę wiedzieć, co tam skrywali. A jeśli ci się to nie spodoba? Nie zaryzykuję, to się nie dowiem. Jak doktorka z GRE znalazła się na bazarze? Normalnie. Ukrywałam fakt bycia doktorką z GRE przed ludźmi. Po rewolucji to GRE obarczono winą za katastrofę. Wyłapano personel i stracono. Ludzie mścili się, by ukoić swój ból. Nieważne, że to nic nie dało. Było, minęło. Teraz jestem kimś innym. To jak chcesz nas wprowadzić do obserwatorium? Słuchaj, do kompleksu prowadzi tunel bezpieczeństwa. Zamknięto go lata temu. Daj mi klucz, Aiden. Jesteś pewny, że klucz działa? Raczej tak. Może problemem jest brak prądu w budynku. Można się tam dostać w inny sposób? Zależy, jak bardzo chcemy ryzykować. Moim zdaniem bardzo. Dobra, to chodź ze mną. Muszę ci coś pokazać. Widzisz tamte kopuły? Tak, ale to miejsce tonie w chemikaliach. GRE miało na to rozwiązanie. Kiedy tworzyli genmod THV, musieli chronić przed nim swoich pracowników. THV... że jak? Chemikalia. Wymyślili blokery. Po podaniu miały przez kilka minut chronić ludzi przed oparami. Na szczęście mam jeszcze dwie dawki. Czułam, że kiedyś mogą się przydać. Pewnie są warte małą fortunę. Są niezwykle rzadkie. Na razie potrzebna będzie jedna. Dla ciebie. Nie idziesz ze mną? Nie, dołączę później, ale najpierw musisz przywrócić zasilanie w budynku. Wiesz, ja miewam ataki paniki w ciasnych pomieszczeniach i w ciemności. Pewnie uznasz mnie za tchórza. No co ty, tchórz by tu nie przyszedł. No, do roboty. Jak będziesz w środku, najpierw przywróć prąd. Wtedy do ciebie dołączę. Wyciągnij rękę. Pamiętaj, zastrzyk chroni cię przed chemikaliami tylko przez jakiś czas. To może wezmę też drugi? Nie, na pewno nie naraz. To jest zbyt mocne. Jak najszybciej dostań się do mniejszej kopuły, a z niej do tej wyżej. Znajdziesz drzwi prowadzące do środka. Tam będziesz bezpieczny. Później kieruj się do bloku B. Tam powinien znajdować się główny bezpiecznik. Jak tylko włączysz zasilanie, odblokują się drzwi bezpieczeństwa, a ja przyjdę tym tunelem, który ci pokazałam. A teraz idź. Bloker już działa. Ej.
Bloker działa. Weronika, przeszedłem przez chemikalia do pierwszej kopuły. Świetnie. To teraz idź do drugiej. Znajdź drzwi, władz, czy co tam prowadzi do podziemi. Dobra. Weronika, znalazłem wejście. Nieźle idzie. A w ogóle to skąd tak dobrze znasz to miejsce? Byłam tam tylko raz. Dawno temu. Ale mam dobrą pamięć. Brzmi świetnie. Wiesz, czasem to przekleństwo. Serio. Weronika, mam tu hordę zarażonych. Kurwa, liczyłam, że będzie już pusto. No, niestety. Nie wiem, czy się przebije. Użyj latarki UV w przypadku. Utrzymaj ich na dystans. Tylko nie zatrzymuj się, Aiden. Udało się. Prąd już wrócił. Świetnie. Tunel bezpieczeństwa jest otwarty. Spróbuję zjechać do ciebie windą. Niezły ul się tu zrobił. Mnóstwo zarażonych. Ale pozbyłem się ich. To kiedyś byli ludzie, Aiden. Należy im się szacunek. Aiden? Co? Co się dzieje? Winda! Panęła! Widzę. Pewnie bezpiecznik. Sprawdzam to. Spokojnie, naprawię to. Proszę, nie zostawiaj mnie tu. Nic się nie bój, tylko daj mi chwilę. Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj. Monika, spróbuj oddychać, powoli. Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj mnie tu. Krzyki tu nie pomogą. Tylko ściągną zarażonych. Uspokój się. Nie zostawię cię. Weronika, prąd wrócił. Żyjesz? Weronika? Spotkamy się przy windach.
wszystko gra? Widzisz? Mówiłem, że będzie dobrze. Po prostu byłaś. Masz klaustrofobię od dziecka? Poważnie? Od ponad 10 lat. Jak to się zaczęło? Aiden, na litość boską, możemy o tym teraz nie mówić? Gdzie jest ta baza danych? Daj mi chwilę. Pod nami. Jeszcze głębiej? Jeszcze 6 pięter niżej. Kawał niezłej technologii. Przed GRE tym kompleksem zarządzało wojsko. Monitorowali stąd zagrożenia. Ataki rakietowe, takie tam. Dlatego nazwano go obserwatorium. Później nadszedł wirus i wraz z nim koniec. Co się tu wtedy właściwie stało? No, GRE straciło kontrolę nad sytuacją i wszystko szlak trafił. Wszystko padło. Z tego co wiem, naukowcy początkowo zabarykadowali się w środku. Ale szybko warunki zbliżyły się do tych panujących w mieście. Więc niektórzy po cichu się wymknęli. A tych, którzy zostali, niedawno się pozbyłeś, łapiesz? Czyli przed GRE rządziło tu wojsko? Tak. W czasie zimnej wojny był to bunkier dowodzenia. Zimnej wojny? To taki okres w ubiegłym wieku. W tamtych czasach wojny toczono na wielką skalę. Nie chodziło tylko o tak zwane zwykłe sprawy, jak dostęp do wody, lampy UV czy resztki jedzenia. W pewnym sensie było tak jak teraz. Ludzie żyli z dnia na dzień w ciągłym strachu. Co za historia? Takie miejsca jak to nazywano świadkami historii. Świetnie. Znów ciemnica. Czekaj, spróbuję coś wykombinować. Gdybyśmy mieli tu prąd, moglibyśmy zasilić całe piętro. Musimy jakoś otworzyć te drzwi. Może z drugiej strony. Trochę tu ciasnawo. Teraz po prostu podepnę ten kabel. Może zadziała. Thank you.
Weronika, jak się trzymasz? Chcę tylko dostać się do bazy i wydostać stąd. Świetnie ci idzie. Mów do mnie. Dlaczego tak naprawdę mi pomagasz? Sporo ryzykujesz. Obiecałam, że pomogę, prawda? Dobra, rozumiem. Trzymaj się, przyjdę najszybciej jak mogę. Dzięki. Przedłeś obwód. No, nieraz ocaliło mi to tyłek. Weronika, idziemy? Tak. Zróbmy swoje i wynośmy się stąd. Tędy. Tam jest główny komputer. W końcu poznasz los swojej siostry. Mam tylko ją. A twoje rodzice? Ich nie pamiętam. Tylko ją. Byliśmy... zgraną drużyną. Bez niej jest... sam nie wiem. Czego nie wiesz? No... nie wiem, kim jestem. Jesteśmy innymi ludźmi, niż byliśmy 15 lat temu. Wszyscy się... zagubiliśmy. To tutaj. Co znowu? Terminal jest nieaktywny. System bezpieczeństwa odciął ten obszar. No to działam. Mam pewien pomysł. Spróbuj znaleźć pokój oficerski. Jest tam stanowisko ochrony. Może stamtąd uda nam się otworzyć zamki. Powinieneś móc użyć tam swojego klucza GRE. Naprawdę sporo wiesz o tym budynku. Proszę, włóż klucz i wybierz na ekranie odblokowanie awaryjne. Wszystko ci wytłumaczę, jak skończymy.